Cześć, dzień dobry. Nazywam się Marta Florkiewicz-Borkowska, w sieci znana jako pani Flobo, i dzisiaj chciałabym pokazać wam proste, szybkie narzędzie do tworzenia blackout poetry. Jeśli nie mieliście okazji spotkać się z tą nazwą, ani zobaczyć gdzieś w sieci krążącej takiej czarnej poezji, można powiedzieć, no to. Za chwilkę zobaczycie. Słuchajcie, to jest narzędzie blackoutpoetry.glitch.me, mi, czyli mi. Ja też ten link podam w komentarzu do tego narzędzia. I tak wygląda nasz szablon. To znaczy, tutaj wy widzicie tekst po angielsku, natomiast my spokojnie możemy sobie wykorzystać tekst po polsku. Po lewej stronie mamy takie puste okienko i do tego okienka kopiujemy wcześniej zapisany skopiowany tekst. Ja akurat ten tekst wzięłam z opowiadań z publikacji Asy Internetu i Turniej, wydanych przez Fundację Szkoła z Klasą i Google, których autorem jest Przemek Staroń, a ja miałam tą przyjemność tworzyć do tych opowiadań aktywności. I teraz wzięłam jeden z fragmentów, jednego z, opowiada z opowiadań. Akurat tutaj wzięłam na warsztat opowiadanie o odważnym i słuchajcie, tu ją kopiuję, i w momencie, kiedy nacisnę Enter tekst, to, to ten fragment tekstu pokazuje mi się na tym w dużym, dużym szablonie, w tym dużym okienku. No, i teraz co muszę zrobić? Muszę, zadanie polega na tym, żeby z jakiejś treści stworzyć swoją nową treść. Z jakimś przekazem, oczywiście. Więc, więc, próbujemy przeczytać ten tekst. Czyli warto wziąć pod uwagę, żeby tekst, który tutaj się pojawi, nie był zbyt długi, żeby to nie było zbyt męczące, żeby był też to tekst inspirujący, z którego rzeczywiście można coś nowego stworzyć. W związku z tym, no, ja zacznę od odważny. Odważny. Hmm. Rozumie słabszych. O, odważne rozumie słabszych. Nie udaje. Może ja jeszcze dodam tutaj to, reaguje szybko, nie udaje. Wystarczy. Jak już jesteśmy pewni, że tylko tyle chcemy, to naciskamy blackout. I widzicie, mamy tutaj nasz tekst. Odważny rozumie słabszych, reaguje szybko, nie udaje. Jeżeli nie podoba nam się, to naciskamy reset i próbujemy na nowo. Odważny, Nie boi się na przykład poprosić o pomoc. Reaguje szybko w przemyślany sposób. I znowu blackout. I tak teraz wygląda nowa myśl. Jeśli chcemy, jeśli już skończyliśmy, to zobaczcie, że tutaj na dole mamy możliwość przekształcenia naszego tekstu w obrazek. I teraz tu możemy z, stworzyć tylko taki kwadrat a, albo taki cały tekst. No to ja już wam pokażę jak to wygląda jak nacisnę render square. No to wygląda tak. Proszę tu macie na dole i jak naciśnięcie to możecie to zapisać jako obrazek albo render full text też zaraz zobaczymy jak to wyjdzie. O tak to wygląda jak jest tylko tekst. Czyli tutaj jest cały kwadraci, czyli nawet z tym czarnym na dole, yy, bez żadnych tekstów, a tutaj po prostu samo to wygenerowane, więc to wy decydujecie, co chcecie. To wydaje się lepsze, bo nie ma tyle na dole czarnego tekstu. W związku z tym ja tylko naciskam tu prawym przyciskiem myszy i mogę sobie od razu obrazek zapisać i zamieszczać na stronie. Także, jak widzicie, proste, szybkie i łatwe w wykorzystaniu. Narzędzie zachęcam do wykorzystywania.